wszystkim. Dzisiaj sobie omówimy ssaki. Tutaj jest nasz plan działania, a tutaj są obie podstawy programowe. Słowem wstępu, ssaki są oczywiście kręgowcami, są również owodniowcami, co sobie omówiliśmy przy poprzednim odcinku. Ssaki są również stałocieplne i z nowości to tutaj mamy m.in. włosy. Ssaki mają również 3 kosteczki słuchowe, mają 2 kłykcie potyliczne i mają także gruczoły mlekowe i karmią swoje młode mlekiem. Są one również żyworodne, chociaż mamy tutaj wyjątki i kolejną nowością są zróżnicowane zęby. I generalnie ssaki zamieszkują wszystkie ekosystemy Ziemi. Teraz przejdę do podziału ssaków. I ssaki dzielimy na prassaki, ssaki niższe oraz ssaki wyższe. Te pierwsze, czyli prassaki, to obecnie jest właściwie jeden rząd, a mianowicie stekowce. One występują jedynie w Australii i Nowej Gwinei. I obecnie możemy spotkać jedynie jeden gatunek dziobaka i 4 gatunki kolczatki. Prassaki są ssakami, które składają jaja. Czyli tutaj mamy jajorodność. One posiadają gadzie cechy, a cechami stekowców jest m.in. obecność włosów, produkcja mleka, ale tutaj nie mamy sutków, ponieważ u nich mleko wydzielane jest przez gruczoły znajdujące się na brzuchu matki. Mają one również kloakę, nie mają zębów i mają kość kruczą. Ssaki niższe to będą kangury, koale, oposy. One są żyworodne, one już mają sutki i mają także łożysko, ale ono jest takie dość prymitywne. Łożyska sobie omówimy później. I kolejną ich cechą jest wysokie tempo metabolizmu, a u torbaczy młode rozwijają się w torbie. I jeszcze są ssaki wyższe, czyli łożyskowce. I ich łożysko jest bardziej zaawansowane, jest bardziej złożone pod względem budowy. Ich ciąża trwa stosunkowo długo w porównaniu do ssaków niższych. I do łożyskowców należą nietoperze, drapieżne, nieparzystokopytne, parzystokopytne, naczelne, trąbowce, gryzonie. I jeszcze co ciekawe, to mamy ssaki wtórnie wodne. To już tak poza poprzednim podziałem. I te ssaki mają dość duże rozmiary ciała, mają opływowe kształt, ich kończyny przednie są przekształcone w płetwy, a kończyny tylne uległy zanikowi. Nie mają one typowego owłosienia, ale mają za to grubą tkankę tłuszczową i ssakami wtórnie wodnymi jest na przykład delfin, waleń czy wieloryb. Teraz przejdę do budowy ssaków i zacznę od skóry. I generalnie skóra składa się z wielowarstwowego nabłonka i ze skóry właściwej i w starszych książkach jeszcze tutaj dodaje się tkankę podskórną. Czyli właściwie, jakbyśmy tak chcieli być bardzo poprawni, to powłoka ciała składa się ze skóry oraz tkanki podskórnej. Naskórek składa się z wielowarstwowego nabłonka, a dokładnie ten nabłonek to nabłonek wielowarstwowy, płaski, rogowaciejący. I tutaj możemy mieć różne wytwory, na przykład włosy, paznokcie, pazury, gruczoły potowe, łojowe, sutkowe. Mogą też występować łuski, kopyta, rogi, kolce czy fiszbiny. Włosy występują jedynie u ssaków i mamy 3 rodzaje włosów. I mamy włosy ościste, które są grube i sztywne i one chronią organizm przed urazami mechanicznymi. I takie włosy na przykład mają jeże. Włosy wełniste są krótkie i gęste. Służą one głównie do termoizolacji. I takie włosy są na przykład u owcy. I jeszcze są włosy czuciowe, które są grube, proste i sztywne. Pełnią one funkcję narządu dotyku. I takie włosy ma na przykład kot. I generalnie u większości ssaków mamy zarówno włosy ościste, jak i wełniste. Wspomniałam już o fiszbinach i to są twory rogowe, które się znajdują w jamie gębowej niektórych wielorybów. I one generalnie służą do filtrowania pobieranej wody morskiej, czyli tak de facto są takim sitkiem, odcydzają po prostu pokarm z wody. Co do skóry, która jest najgrubszą warstwą skóry, to ona jest zbudowana z tkanki łącznej i włókien białkowych. W niej znajdują się gruczoły, które są wytworami naskórka. I na przykład mamy gruczoły łojowe, które wydzielają łój, a łój jest potrzebny do natłuszczenia skóry i włosów. Ma on właściwości grzybo- i bakteriobójcze i on też nadaje skórze miękkość i elastyczność. Gruczoły łojowe nie występują na dłoniach i stopach i nie mają ich na przykład w walenie. Mamy też gruczoły potowe, które wydzielają pot i one biorą udział w regulacji temperatury ciała.
Oprócz tego są potrzebne do wydalania i osmoregulacji i one u ssaków drapieżnych są zredukowane. Gruczoły mlekowe to zmodyfikowane gruczoły potowe i one wydzielają mleko. Jeśli chodzi o ich ilość, to występują one w jednej parze albo nawet w siedmiu. I jeszcze mamy gruczoły zapachowe i ich wydzielina ma specyficzny, charakterystyczny zapach i on może służyć na przykład do znakowania terytorium. Gruczoły zapachowe występują w dołach pachowych, okolicach odbytu i przykładem są gruczoły odbytowe u skunksa. I jeszcze myślę, że warto wspomnieć o porożu, które występuje u jeleniowatych. Generalnie jest to twardy, kostny twór i poroże wyrasta z kości czołowej u samców. Jest ono zrzucane na wiosnę, ale jak wiemy, jeszcze mamy rogi oprócz poroży. I tutaj różnica jest taka, że rogi owszem występują u niektórych ssaków, ale jak występują, to i u samców, i u samic. I druga różnica jest taka, że rogi nie podlegają wymianie. Jeszcze nam została ta tkanka podskórna, która się składa głównie z tkanki tłuszczowej i to ma znaczenie przy termoregulacji. Im bardziej zredukowane jest owłosienie u danego gatunku, tym grubsza jest warstwa tkanki podskórnej. I właśnie gruba tkanka podskórna występuje na przykład u wielorybów. Jeszcze u ssaków mamy linienie. Ono zachodzi stale lub okresowo, ale najczęściej dwa razy w roku, na wiosnę i na zimę. Jeśli chodzi o funkcje skóry, to takimi najważniejszymi funkcjami jest termoregulacja, wydalanie i regulacja gospodarki wodnej. A jak już mowa o termoregulacji, to trzeba wiedzieć, że jest to zdolność do utrzymania stałej temperatury ciała. I ośrodek termoregulacji znajduje się w podwskórzu. Generalnie ssaki są stałocieplne i ich temperatura ciała wynosi między 36 a 42 stopnie, mimo tego, że temperatura otoczenia się waha. I ta stałocieplność umożliwia ssakom zasiedlanie wszystkich stref klimatycznych i też dzięki niej mogą być aktywne przez cały rok. Natomiast u niektórych ssaków mamy hibernację, czyli sen zimowy i na przykład niedźwiedź brunatny zapada we wspomniany sen zimowy i źródłem ciepła wtedy jest brunatna tkanka tłuszczowa, a temperatura ciała się obniża, dzięki czemu energia jest po prostu oszczędzana. Oprócz hibernacji jeszcze mamy estywację, czyli sen letni i w sen letni zapadają niektóre gryzonie stepowe. Jak już wiemy, ciepło pochodzi głównie z metabolizmu i jeśli mamy niską temperaturę czyli po prostu jest zimno na polu, to wtedy wzrasta tempo metabolizmu. Natomiast jeśli ta temperatura jest za wysoka, to następuje schładzanie organizmu. I teraz sobie wymienimy, co pomaga zwierzętom regulować ich temperaturę ciała. A więc mamy naczynia krwionośne w skórze i jeśli właśnie jest za ciepło, to one się rozszerzają. Jeśli się rozszerzają, to zwiększa się przepływ krwi w skórze i przez to ciepło promieniuje do środowiska. Jeśli jest za zimno, to wtedy mamy na odwrót. Naczynia krwionośne się kurczą i się zmniejsza przepływ krwi w skórze, przez co zmniejsza się utrata tego ciepła. Oprócz naczyń krwionośnych mamy także gruczoły potowe. I jak wiemy, podczas upalnych dni wydziela się pot, a parowanie wody z powierzchni skóry schładza organizm. Dodatkowo jeszcze mamy włosy z mięśniami przywłosowymi i one mają znaczenie przy stroszeniu sierści czy włosów. Na pewno wiecie, co to jest gęsia skórka i do tego dochodzi poprzez skurcz tych mięśni. To nazywamy tak ładnie piloerekcją i to umożliwia zatrzymanie grubej warstwy powietrza pomiędzy tymi włosami, sierścią, co zapewnia z kolei większą skuteczność izolacji. Z kolei, gdy jest zimno, to mięśnie zaczynają drżeć i przez to zwiększa się produkcja ciepła. Oprócz tego jeszcze mamy zianie, dyszenie termiczne, które możemy zaobserwować na przykład u psów. I w ten sposób wzrasta parowanie z jamy gębowej i oddawane jest ciepło. Oprócz tego wszystkiego jeszcze mamy reakcje behawioralne i przykładem takich różnych zachowań jest na przykład kąpiel w zimnej wodzie podczas upalnych dni. W obrębie szkieletu ssaków mamy czaszkę, mamy kręgosłup, szkielet obręczy i kończyn i zaczniemy sobie od czaszki. Ona dzieli się na mózgoczaszkę i trzewioczaszkę. Mózgoczaszka chroni mózg oraz narządy zmysłów i kości tej mózgoczaszki u osobników dorosłych są ze sobą połączone szwami. Natomiast trzewioczaszka otacza jamę gębową i gardziel i w jej obrębie mamy żuchwę, która jest jedną kością. Mózgoczaszka z reguły jest większa od trzewioczaszki i też jak już wspomniałam, ssaki mają trzy kosteczki słuchowe, czyli młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ich jama gębowa jest oddzielona od jamy nosowej kostnym podniebieniem i czaszka się łączy z kręgosłupem za pomocą dwóch kłykci potylicznych.
Kręgosłup u ssaków chroni rdzeń kręgowy przed urazami, uszkodzeniami i możemy go podzielić na 5 odcinków, czyli na odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy oraz ogonowy. Między poszczególnymi trzonami kręgów występują krążki międzykręgowe i idąc po kolei, najpierw mamy odcinek szyjny, który się najczęściej składa z 7 kręgów. Pierwszym kręgiem jest dźwigacz, a drugim obrotnik i dzięki ich obecności mamy dużą ruchomość głowy. Odcinek piersiowy składa się z różnej liczby kręgów, od 9 do nawet 25 i tutaj w obrębie tego odcinka mamy stawowe połączenie kręgów z żebrami. Ten odcinek wraz z mostkiem i żebrami tworzy klatkę piersiową. Kolejny jest odcinek lędźwiowy. On się składa z kilku kręgów, od 1 do 9. Następnie jest odcinek krzyżowy. On ma od 1 do 17 kręgów. I te kręgi są akurat ze sobą zrośnięte i tworzą one kość krzyżową. I ostatni odcinek to odcinek ogonowy. On ma od 30 do 49 kręgów i on może być silnie zredukowany. Jeśli chodzi o kończyny ssaków, to one uległy różnym modyfikacjom i ta modyfikacja zależy od trybu życia, a także od środowiska życia i na przykład u nietoperzy, które są zdolne do aktywnego lotu, mamy silnie wydłużone kości kończyny przedniej, a między palcami i bokiem ciała jest błona lotna, która jest fałdem skóry. Natomiast u ssaków, które żyją w wodzie, kończyny przednie przekształcone są w płetwy. W obrębie obręczy barkowej wyróżniamy parzyste łopatki, dwa obojczyki, z tym, że one są u części ssaków. Jest też kość krucza u stekowców, a u reszty ssaków ona została zredukowana do wyrostka kruczego na łopatce. Oprócz obręczy barkowej jest też obręcz miednicowa, która się składa z dwóch kości miednicowych, a z kolei kość miednicowa składa się z kości biodrowej, kulszowej i łonowej. I co ciekawe, to u waleni mamy redukcję tej obręczy w związku z zanikiem kończyn tylnych. I generalnie budowa kończyny przedniej jest taka sama, niezależnie od modyfikacji, czyli kończyna przednia składa się z kości ramieniowej, dwóch kości przedramienia, kości nadgarstka i pięciu kości śródręcza. I tutaj różnica generalnie polega jedynie na długości tych kości. To tyle jeśli chodzi o szkielet. Dalej mamy układ pokarmowy. I trzeba sobie wbić do głowy, że układ pokarmowy to nie jest to samo co przewód pokarmowy, ponieważ przewód to jest po prostu droga, jaką pokonuje pokarm, a układ jest szerszym pojęciem, ponieważ jak wiecie, oprócz przewodu mamy jeszcze gruczoły. I tymi gruczołami są ślinianki, wątroba, trzustka czy pęcherzyk żółciowy. Oczywiście są różnice w budowie układu pokarmowego i będziemy je obserwować w obrębie uzębienia czy długości przewodu pokarmowego. I te różnice wynikają głównie z rodzaju pobieranego pokarmu. Zęby umieszczone są w jamie gębowej i służą one do przytrzymywania ofiary, do odcinania, do rozdrabniania pokarmu oraz do ataku i obrony. Zębów nie ma kolczatka, mrówkojad, fiszbinowce czy łuskowce i zęby są osadzone w zębodołach szczęki i żuchwy. Pojedynczy ząb składa się z korzeni lub korzenia, szyjki i korony i u większości gatunków podlegają one wymianie, to znaczy najpierw mamy zęby mleczne, a następnie zęby stałe. Jest takie pojęcie heterodontyzm i to oznacza zróżnicowanie zębów pod względem rozmiarów i kształtu i zęby różnią się tutaj przeznaczeniem. U niektórych gatunków, na przykład u gryzoni, zęby charakteryzuje stały wzrost, czyli ich zęby ulegają ścieraniu się. Wyróżniamy kilka grup zębów, a mianowicie siekacze, kły i zęby policzkowe. Do zębów policzkowych należą przedtrzonowe zęby oraz zęby trzonowe. Pierwsza wymieniona grupa, czyli siekacze, to są zęby wydłużone i płaskie. One służą do chwytania, odcinania czy odgryzania kawałków pożywienia i one są bardzo dobrze rozwinięte u gryzoni. Kły służą do chwytania i rozszarpywania, a także do walki i obrony i szczególnie długie kły występują u drapieżników. Kłów natomiast nie mają roślinożercy i gryzonia. Zęby policzkowe służą do rozdrabniania i rozcierania pokarmu i są dobrze rozwinięte u roślinożerców. Generalnie ssaki rozdrabniają pokarm, żeby łatwiej było go połknąć oraz żeby była lepsza dostępność dla enzymów trawiennych. A to dlatego, że podczas rozcierania zwiększa się powierzchnia pokarmu. I jeszcze jest coś takiego jak diastema, czyli to jest przestrzeń, przerwa między grupami zębów. Idąc dalej, mamy język, czyli fałd mięśniowy, który jest pokryty błoną śluzową. Język bierze udział w żuciu, w mówieniu i w połykaniu. Umożliwia on również ssanie i jest też narządem smaku, ponieważ
zawiera kubki smakowe. Ślinianki, inaczej gruczoły ślinowe, wydzielają ślinę. Ślina jest wodnym roztworem i przewody ślinianek uchodzą do jamy ustnej. Ślina zawiera m.in. enzymy trawienne i w obrębie jamy gębowej zachodzi wstępne trawienie, czyli hydroliza skrobi i glikogenu. Ślina także nawilża pokarm, a nawilżony pokarm jest po prostu łatwiej połknąć. Następnie jest gardziel, u człowieka mówimy gardło, i jest to taka przestrzeń wspólna dla układu oddechowego i pokarmowego. Następnym odcinkiem za gardzielą może być albo tchawica, albo przełyk. I my tutaj idziemy w stronę przełyku. I przełyk jest odcinkiem o różnej długości i jego skurcze, a właściwie skurcze mięśni gładkich przełyku, przesuwają pokarm do żołądka. Żołądek z kolei magazynuje pokarm i go trawi i wyróżniamy trzy typy żołądka. Żołądek jednokomorowy prosty, jednokomorowy złożony i wielokomorowy. U mięsożerców mamy żołądek jednokomorowy prosty, natomiast u roślinożerców żołądek wielokomorowy. I jeszcze warto wspomnieć, że istnieje sok żołądkowy, który umożliwia trawienie białek oraz tłuszczu. I tak, u przeżuwaczy, czyli na przykład u kozy, krowy, u jelenia, żołądek ma skomplikowaną budowę, a właściwie w porównaniu do wszystkich typów ma najbardziej skomplikowaną budowę, ponieważ pokarm roślinny jest trudniej przyswajalny w porównaniu do pokarmu zwierzęcego. On wymaga dłuższego trawienia i żołądek u tych zwierząt ma 4 komory. Mamy żwacz, w którym występują symbiotyczne organizmy, które rozkładają celulozę. Jest też czepiec, księgi i trawieniec. Pierwsze 3 komory tworzą przedżołądek, a trawieniec jest żołądkiem właściwym. I droga pokarmu, jaką wykonuje pobrany pokarm, to kolejno jama gębowa, gardziel, przełyk, następnie mamy żwacz i czepiec, następnie ten pokarm wraca do jamy gębowej, jest ponownie rozcierany i trafia następnie do ksiąg, a potem do trawieńca. Za żołądkiem mamy jelito cienkie i tutaj zachodzi dalsze trawienie oraz wchłanianie produktów końcowych. Na powierzchni jelita cienkiego mamy kosmki, dzięki którym wchłanianie substancji jest wydajniejsze. I do jelita cienkiego uchodzą przewody wyprowadzające wątroby oraz trzustki. Wątroba jest odpowiedzialna m.in. za produkcję żółci i ta żółć jest magazynowana w pęcherzyku żółciowym. Żółć bierze udział w rozkładzie tłuszczów, ona zawiera sole żółciowe, które emulgują kwasy tłuszczowe i tłuszcze, czyli generalnie ta żółć działa jak płyn do naczyń. Natomiast trzustka produkuje zasadowy roztwór, który zawiera enzymy hydrolityczne, które są potrzebne do trawienia. Jest jeszcze jelito ślepe, które się znajduje na granicy jelita cienkiego i grubego. U części ssaków jest ono dobrze rozwinięte, szczególnie u roślinożerców. Od niego odchodzi wyrostek robaczkowy, który jest właściwie jego uwypukleniem. W jelicie ślepym znajdują się mikroorganizmy, które rozkładają celulozę. Jest to możliwe dzięki temu, że one zawierają specjalny enzym rozkładający celulozę. Następnie mamy jelito grube, gdzie zachodzi już formowanie kału, wchłanianie wody, soli mineralnych i elektrolitów. Jelito grube nie posiada kosmków, ale za to ma bakterie symbiotyczne, które produkują witaminę K i niektóre witaminy z grupy B. I na samym końcu u ssaków łożyskowych i torbaczy występuje odbyt, a u stekowców kloaka. Ssaki posiadają płuca pęcherzykowate i u nich mamy dużą powierzchnię wymiany gazowej. Około 1% ogólnej wymiany gazowej zachodzi przez skórę, a droga, jaką pokonuje powietrze, to kolejno jama nosowa, gardziel, krtań, tchawica, oskrzela i na końcu mamy pęcherzyki płucne, które są oplecione siecią naczyń krwionośnych. W obrębie układu oddechowego mamy nagłośnię, która jest chrząstką, znajduje się między gardzielą a krtanią i ona zamyka wejście do krtani podczas połykania. Mamy też struny głosowe, które są dwoma fałdami śluzówki i ssaki mają nowość, ponieważ mają przeponę i przepona jest wyjątkiem, ponieważ jest mięśniem poprzecznie prążkowanym, a jej praca mimo tego jest niezależna od naszej woli. I generalnie przepona oddziela jamę brzuszną od klatki piersiowej. Ruchy wspomnianej klatki piersiowej są wywołane skurczem mięśni międzyżebrowych, które są wspomagane przez przeponę. Co do układu krwionośnego, to dosłownie dwa zdania. U ssaków serce ma pełną przegrodę, ma 2 komory i 2 przedsionki. W obrębie lewej strony serca mamy krew utlenowaną, a w obrębie prawej strony odtlenowaną. U ssaków mamy tylko lewy łuk aorty i mamy kolejną nowość, a mianowicie erytrocyty ssaków nie mają jądra komórkowego i dzięki tej redukcji jest sprawniejszy i wydajniejszy
najwolniejszy transport tlenu, ponieważ erytrocyty nie zużywają go na potrzeby własnego metabolizmu. Układ nerwowy jest najlepiej rozwinięty właśnie u ssaków i mózgowiec ssaków składa się oczywiście z 5 elementów, z tym, że tutaj kora mózgowa i kresomózgowie są silnie rozwinięte. Kresomózgowie składa się z 2 półkul, a kora mózgowa ulega pofałdowaniu. Co ciekawe, móżdżek również się składa z 2 półkul i też warto wiedzieć, że od mózgowia odchodzi 12 par nerwów czaszkowych. Co do narządów zmysłów, to ich stopień rozwoju zależy od tego, jakie środowisko opanował dany gatunek i jaki prowadzi tryb życia. Jeśli chodzi o narząd węchu, to tutaj mamy nabłonek węchowy, który się znajduje w jamie nosowej i zadaniem tego nabłonka jest odbieranie bodźców chemicznych. Węch jest bardzo dobrze rozwinięty, z wyjątkiem naczelnych i waleni. Co do narządu wzroku, to tutaj warto wiedzieć, że akomodacja oka zachodzi poprzez zmianę kształtu soczewki i wzrok jest szczególnie dobrze rozwinięty u naczelnych. I w kwestii tego narządu akurat dość wyraźnie odstają krety. W obrębie słuchu mamy kolejną nowość, a mianowicie mamy małżowinę uszną, która jest elementem ucha zewnętrznego. I tutaj jeszcze warto dodać, że jest coś takiego jak echolokacja. Ona występuje u waleni i nietoperzy i ona jest przydatna do omijania przeszkód, bo to omijanie przeszkód umożliwia im słyszenie echa, które powstaje po odbiciu się ultradźwięków od przeszkód. I też mamy błonę bębenkową, która zmienia fale dźwiękowe w drgania. I generalnie słuch u ssaków jest dobrze rozwinięty. Mamy też narząd równowagi. On się znajduje w uchu wewnętrznym i jest to błędnik. Mamy też dotyk i receptory dotyku znajdują się w skórze i są one mechanoreceptorami. Na układ wydalniczy składają się parzyste nerki, parzyste moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa. Tutaj mamy nerki typu zanercza. I głównym produktem azotowej przemiany materii u ssaków jest mocznik, czyli ssaki są ureoteliczne. Warto dodać, że pętla Henlego jest miejscem zagęszczania moczu i na przykład zwierzęta pustynne silnie zagęszczają mocz, przez co mają długie pętle Henlego. I jeszcze nam został układ rozrodczy, a więc ssaki są rozdzielnopłciowe. U większości mamy dymorfizm płciowy, mamy zapłodnienie wewnętrzne i rozwój prosty i ssaki są owodniowcami. Torbacze oraz ssaki łożyskowe są żyworodne, natomiast stekowce są jajorodne, czyli po prostu do łożyskowców nie należą stekowce i torbacze. I łożyskowce charakteryzują się tym, że podczas ciąży wytwarza się organ, łożysko. Łożysko jest utworzone z kosmówki i błony śluzowej macicy i ono odpowiada za transport substancji między matką a płodem. Ten transport polega na tym, że płód otrzymuje substancje odżywcze, a oddaje produkty przemiany materii. Ta wymiana odbywa się na drodze dyfuzji i krew płodu nie miesza się bezpośrednio z krwią matki i możemy mieć łożysko rzekome. Ono występuje u waleni, u większości kopytnych i w tym przypadku poród jest bezkrwawy lub łożysko prawdziwe. Ono występuje u drapieżnych i naczelnych, w tym człowieka. I tutaj poród jest krwawy. I jeszcze dodam, że w obrębie łożyska mamy część płodową i część matczyną, a łożysko i płód łączy pępowina. A w pępowinie z kolei znajdują się naczynia krwionośne. U ssaków mamy karmienie młodych mlekiem matki i to mleko jest wydzieliną zmodyfikowanych gruczołów potowych. Co do stekowców, to ich jaja są miękkie, mają skórzaste osłony i opuszczanie jaja zachodzi po około 10 dniach. No i właśnie stekowcy nie mają łożyska. U torbaczy mamy, właściwie u samic torbaczy, mamy 2 jajowody, 2 macice i 2 pochwy. 2 pochwy uchodzą do steku i ciąża trwa tutaj od kilkunastu do kilkudziesięciu dni, a dalszy rozwój młodych u większości gatunków ma miejsce w torbie lęgowej. Stąd nazwa torbacze. W tej torbie młode pobierają pokarm od matki, ponieważ w tej torbie znajdują się sutki. I na koniec zostało nam znaczenie, a więc standardowo, jeśli chodzi o jedzenie, to ssaki mogą być źródłem jedzenia, na przykład mięsa, żeletyny czy przetworów mlecznych, ale też w drugą stronę one regulują liczebność innych osobników. Ssaki są też źródłem futra, wełny, mogą stanowić środek transportu, mogą być zwierzętami domowymi i też są wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych. Przyczyniają się one do rozsiewania roślin poprzez przenoszenie owoców i nasion, przykładem jest wiewiórka, ale również mogą roznosić choroby, np. wściekliznę czy toksoplazmozę. To tyle jeśli chodzi o temat ssaków. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.